Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Analiza projektowa kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem Callisto Network. Zapraszam wszystkich do oglądania. Analizę tradycyjnie rozpoczniemy od portalu CoinPaprika. Przejrzymy podstawowe wskaźniki pochodzące z GitHuba, znajdujące się w tym serwisie. Projekt jest już z nami ponad rok czasu, jest w fazie cały czas rozwoju, czyli powinniśmy tutaj widzieć dużo prac deweloperskich, dużo prac programistycznych i spory ruch na GitHubie. Tak powinno być w mojej ocenie, jeśli cały czas projekt jest w trakcie wytwarzania. Zakładka Code Progress tutaj niestety mówi nam coś innego. Zaangażowanie programistów. Ten projekt jest niezbyt duży. Są to takie skokowe komity dodawane do głównego repozytorium. Końcówka zeszłego roku rzeczywiście była obfita w tego typu działalność, ale już od początku tego roku w projekcie można powiedzieć, że mało co się dzieje. Z czego to wynika? Zaraz to też postaram się omówić. Mamy ponad 450 osób zaangażowanych w projekt. Jedynie 40 oznaczyło projekt jako interesujący dla nich na portalu GitHub. Parę zdań o tym, czym jest Callisto. Jest to oczywiście sieć zdecentralizowana w otwartym źródle, która chce być samowystarczalna, samozarządzana i samofinansująca się jako ekosystem i środowisko deweloperskie. Na tę chwilę takie ogólne tutaj właśnie zdania serwują nam organizatorzy tego systemu. Co jest ciekawe w tym projekcie, to Cold Stacking. Jest to pierwsza zdecentralizowana aplikacja bazująca właśnie na Callisto Network, która prowadza taki dosyć nietypowy koncept gratyfikacji, polegający na tym, iż im dłużej przetrzymujesz na swoim portfelu tokeny CLO, czyli właśnie tokeny Callisto Network, tym więcej ich będziesz dostawać w zamian. Także taki koncept dosyć nietypowy. Ciężko mi tutaj znaleźć zalety takiego podejścia na tę chwilę obecną. Może w późniejszej analizie uda mi się czegoś w tym zakresie doszukać. Niezwykle ciekawą opcją, jaką oferuje również zespół odpowiedzialny za Callisto Network, jest to opcja audytu smart kontraktów. Tutaj oczywiście jest napisane, że jest to darmowa usługa. Niestety też nie do końca, gdyż darmowa jest jedynie w przypadku przeanalizowania przez ich zespół analityków kontraktu, smart kontraktu w pierwszej wersji. Jeśli na przykład prześlemy do nich ten sam smart kontrakt już w kolejnej wersji po poprawce, wtedy naliczone są opłaty w wysokości 0,6 dolara za linię kodu. Tutaj ciekawe dla mnie jest też to, że autorzy tego projektu pobierają swoje wynagrodzenie w dolarach. Myślę, że warto byłoby tutaj to zmienić na opłatę pobieraną w ich tokenie, tym samym zwiększać wartość tego tokenu. A oni chcą tworzyć projekt kryptograficzny, zdecentralizowany, ale cały czas jednak powracają do tych tradycyjnych fiat walut, w tym przypadku do dolara. Rzut oka na kod źródłowy, czyli to, co tutaj nas najbardziej interesuje. Z ciekawostek, Callisto jest implementacją protokołu Trium, wykonaną w języku Go. Jak tutaj widzimy, 86% tego projektu jest napisanego w Go i jest forkiem protokołu Ethereum, również napisanego w Go. Tutaj ładnie to widać właśnie na GitHubie. Kod źródłowy tutaj niewiele zostało zmienione nawet w readme, jeśli chodzi o źródłowy projekt, dlatego nie ma co omawiać, bo to jest po prostu kopia. Issue
bardzo niewiele, jak na pamiętajmy projekt nadal pozostający w fazie developmentu, tutaj jedno issue zalabelowane jako ulepszenie i oczywiście jeszcze 5 punktów zaznaczonych do realizacji, w którym nic się nie dzieje od 2 maja. Jedynie 10 zamkniętych issue, także również niewiele. Pull requesty, 0 otwartych, 17 zamkniętych. Ostatni zamknięty pull request był 4 lipca. Tutaj widzimy też, że jedynie jedna osoba jest odpowiedzialna za merge'owanie pull requestów, czyli za dodawanie ich do głównej gałęzi kodu źródłowego. Zakładka security. Mamy tutaj politykę bezpieczeństwa, czyli politykę zgłaszania znalezionych potencjalnych podatności i błędów w projekcie. To też jest oczywiście skopiowane z projektu źródłowego, czyli z projektu Ethereum. Tutaj autorzy nawet nie pokusili się o przygotowanie własnej wersji tej polityki bezpieczeństwa, pomimo tego, że sami zajmują się tego typu działalnością. Tutaj nawiązuje właśnie do projektu audytu oferowanego przez tą organizację, przez tych ludzi, gdzie to jest cały workflow przez nich opisany. Insights. Tutaj zapewne nic nie zobaczymy z tego względu, że aktywność w kodzie źródłowym jest praktycznie zerowa. W ostatnim tygodniu zero, w ostatnim miesiącu również widzimy, że nic się nie dzieje. Ostatnia wersja release 26 dni temu, beta, tutaj ona się też pojawiła. Co ciekawe, jeszcze ta organizacja Ethereum Commonwealth posiada szereg innych projektów. Tutaj właśnie jest Callisto website, czyli strona internetowa. No niestety według mnie dodanie kodu źródłowego strony internetowej po prostu ma chyba zaprezentować tylko to, że coś się dzieje, ale zmiany na stronie internetowej nie za bardzo mają się do funkcjonalności całego projektu, w mojej opinii. Repozytorium związane z audytem. Tutaj ciekawa sprawa, bo właśnie wszystko jest realizowane przez zespół audytorski w formie jawnej, w formie zgodnej z ideą open source. Także jeśli chcielibyśmy dodać napisany przez nas smart contract, to tutaj zgłaszamy go w formie issue. I jeśli on jest zatwierdzony do przeanalizowania przez zespół właśnie audytorski organizacji Callisto Network, wtedy w momencie, kiedy znajdą się 3 audytorów i oni wydadzą swoją opinię, dostajemy raport końcowy takiej właśnie działalności. Tutaj możemy sobie zobaczyć przykład dla smart kontraktu Aurory. Tak wygląda audyt generowany przez zespół analityków sieci Callisto. Na tę chwilę, jeśli chodzi o ten projekt, z mojej strony to już wszystko. Moje subiektywne odczucie jest mieszane. Na chwilę obecną nie widzę za bardzo zastosowania tego projektu, biorąc pod uwagę istniejącą konkurencję, która może pochwalić się znacznie bardziej zaawansowanymi pracami deweloperskimi w ramach swoich projektów. Plusem Callisto Network jest zdecydowanie usługa związana z audytem smart kontraktów i widać, że tutaj zespół cały czas próbuje znaleźć swoją niszę wszelkimi możliwymi sposobami, a ten wybrany przez nich audyt jest na pewno ciekawy i potrzebny wielu projektom. Na tę chwilę to wszystko. Dziękuję. Cześć.